Dzień dobry Państwu. Dostałem dzisiaj takie gorące pytanie, które stwierdziłem, że nadaje się na to, żebyśmy spróbowali na nie odpowiedzieć online. Pytanie. Witajcie. Nurtuje mnie pewna rzecz. A mianowicie, dlaczego obowiązkiem małżeńskim jest współżycie seksualne, skoro Maryja była dziewicą, a żyła z Józefem? Skąd się wzięła ta zasada? Aktualnie moglibyśmy stwierdzić, biorąc pod uwagę obowiązek, jakim jest współżycie, że Maryja owego obowiązku nie spełniała. A oto moje drugie pytanie. Dlaczego mówi się Maryja zawsze dziewica? Więc widzimy pytanie, które wynika ze zgorszenia typowego dla religii rzymskokatolickiej, bo tam twierdzi się o Marii, że była rzekomo zawsze dziewicą, a równocześnie od wiernych rzymskich katolików wymaga się tego, żeby współżyli ze sobą i płodzili dzieci, zaludniali ziemię. Co prawda ostatnio papież rzymskokatolicki twierdził, że nie są katolicy królikami, więc nie musi to aż iść na taką skalę, ale został za to dosyć obficie skrytykowany przez wielu i podkreślano, że nie było to mówione ex cathedra, czyli z punktu widzenia rzymskokatolickiego nie było to nieomylne, tylko to było prywatne zdanie po prostu jednego z katolików, który przypadkowo również jest papieżem. Więc, więc co z tym pytaniem zrobić? Nie da się utrzymać dwóch rzeczy naraz. Albo Maria była faktycznie dziewicą i złą żoną i dlatego, jak mówią legendy, Józef szybko zmarł. No, był na świeczniku, widać było go, tak? Jako tego, który był opiekunem Marii, zawsze dziewicy, według tego mitu, a swoje potrzeby jako mężczyzna miał. No więc nic, tylko umrzeć w takim wypadku, jak się jest zdrowym mężczyzną. No bo rozwieść się za bardzo nie mógł, będąc świętym katolickim. No więc tak nie było. To jest nieprawda. Nie było takiego problemu. To jest całkowicie wymysł religijnych szaleńców. I odpowiedź według Biblii jest następująca. Według pierwszego listu do Koryntian, 7 rozdział, otwórzmy Słowo Boże z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 7, wersety od 3 do 5. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba że za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czyli widzimy wyraźnie z tych słów, ze Słowa Bożego, że jeżeli mamy człowieka, który był wierny Bogu, a Maria była wierna Bogu, Józef nie jest dokładnie tak opisany, ale jest też przedstawiony jako osoba bogobojna, więc nie ma powodu, żeby doszukiwać się u niego jakichś braków w praktyce religijnej jako wiernego Bogu Żyda. I z tego względu musimy stwierdzić, że skoro Nowy Testament to jest nic innego jak 1:1 prawo Boże, tyle że przedstawione jako interpretacja po przyjściu Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest cały czas ten sam Bóg, to samo serce miłujące ludzi, taki sam sposób
kierujący nami. Nie ma tutaj żadnej sprzeczności między Starym a Nowym Testamentem. Wszystko jest jeden do jeden tak samo ważne. I niebo i ziemia przeminie, ale ani jedna kreska ze Słowa Bożego nie przeminie. I tutaj możemy być pewni, że najmniejsza kreska i najmniejsza kropka jest ważna. I to są bardzo ważne rzeczy. I teraz, jeżeli mamy takie słowa, mąż niechaj oddaje żonie, co się jej należy, podobnie żona mężowi, nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Oczywiście instytucja małżeństwa jest instytucją tylko tutaj ziemską w starym stworzeniu, gdy jeszcze jesteśmy na ziemi, w nowym stworzeniu nie będzie już męża, nie będzie już żony, nie będzie już Żyda, nie będzie już poganina. Nie ma różnicy w nowym stworzeniu, natomiast w starym stworzeniu dalej te relacje są. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian 11 rozdział jest powiedziane, że gdy mężczyzna prorokuje albo modli się, ma mieć odkrytą głowę, inaczej hańbi Boga. A kobieta, gdy się modli albo przemawia do ludzi ku zbudowaniu, ku pocieszeniu lub ku pouczeniu, to ona powinna mieć nakrytą głowę, bo inaczej hańbi Boga. Tak? Więc tutaj jednoznacznie widać to, że mimo że dotyczy to życia chrześcijańskiego, czyli osób, które są w nowym stworzeniu, to ponieważ w ciałach są jeszcze w starym stworzeniu, to mają przykryć głowę kobiety należąca to głowa do starego stworzenia. Ona nie ma obowiązku przykrywać wewnętrznego człowieka należącego do nowego stworzenia, tylko to stare ciało należące do starego człowieka, do starego ciała, do starego stworzenia. Tak samo mężczyzna ma mieć odkrytą głowę, która należy do starego stworzenia. To nie jest nowe, odnowione ciało. Więc tutaj jednoznacznie to widać, że małżeństwo też jest instytucją starego stworzenia. I w niebie nie ma płci, nie ma aniołowie, nie mają płci, nie mają potrzeb seksualnych. Natomiast ludzie takowe mają. I ludzie będący w starym stworzeniu takowe mają. Natomiast chrześcijanin, który miał tutaj, załóżmy, jedną żonę, potem mu umarła, potem miał drugą żonę, potem mu umarła, potem ta żona trzecia przeżyła tego chrześcijanina i wzięła sobie drugiego męża, potem jej umarł, potem ten drugi mąż zmarł i wzięła trzeciego męża i potem tak w kółko i się okazuje, że jakby dobrze policzyć, to w niebie mamy 72 osoby będące w różnej kombinacji tym samym małżeństwem. No więc nie, w niebie to nie będzie żadną kolizją. Żadną, bo tylko i wyłącznie w starym stworzeniu małżeństwo jest instytucją. I teraz wracając do tego przykładu, który tutaj padł w pytaniu, to musimy zwrócić uwagę z tego fragmentu, że to nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż. Nie Maria rozporządzała własnym ciałem, lecz Józef. To nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz jego żona. To nie Józef rozporządzał własnym ciałem, lecz Maria, matka Pana Jezusa. I to już z tego widzimy, że rada dla nas, że już dobierając sobie kandydata na współmałżonka, należy zastanowić się, czy chce się współmałżonka, który ma duże potrzeby w zakresie zaspokojenia seksualnego, czy też takiego, który tą sprawę traktuje jako mniej istotną albo nieistotną. Są ludzie podobno aseksualni, istnieją.
lub całkowicie ją zaniedbuje, nie dlatego, że jest nieważna dla niego, tylko dlatego, że na przykład ma taką zdolność przykryć te swoje naturalne potrzeby innymi sprawami i traktuje to mimo popędu seksualnego jako rzecz, którą może zaniedbać, a może po prostu tego popędu zwyczajnie nie ma. Są różni ludzie. Dlatego należy wybrać sobie takiego małżonka, którego się kocha i akceptuje. Nie ma obowiązku wychodzić za osobę, której się nie kocha i której się nie akceptuje. I dopóki się nie powie tak w dniu ślubu, to wszystko można powiedzieć, zerwać, przestać, zapomnieć. Ale jak już się weźmie ślub, to jest się już związanym. Żona jest związana z mężem, dopóki żyje mąż. I to nie można tego lekceważyć. Bóg nienawidzi rozwodów i nie toleruje rozwodów w żadnej postaci. Więc nie ma czegoś takiego jak rozwód według Słowa Bożego, według Boga. Takie coś nie istnieje. I w tym momencie po co wybierać sobie kogoś, kogo się nie kocha, nie chce się iść z nim razem przez życie. Istnieją małżeństwa, które w łożnicy, w łóżku w celu są tylko po to, żeby spłodzić potomka. Są takie osoby, albo teoretycznie mogłyby takie istnieć. Nie wiem, czy są. Są też takie, dla których jest to bardzo ważna sfera i są aktywni dużo częściej, albo teoretycznie mogą tacy istnieć. No bo nie chcę, żebyście na tej podstawie wyciągali wnioski na temat mojego prywatnego życia. I teraz należy tą kwestię szczerze omówić, jeszcze zanim się zdecyduje na zawarcie związku małżeńskiego. A co do Marii, matki Pana Jezusa, to oczywiście nie wiemy, jak bardzo aktywnie seksualnie była, ale wiemy, że miała wiele dzieci. Kilka córek i kilku synów. Ponieważ dzieci nie są przynoszone przez bociany, to wyciąganie wniosku, że rzekomo miała te dzieci będąc dziewicą, jest całkowicie nieprawidłowym wnioskiem. I na przykład Psalm 69, mamy tam skargę Pana Jezusa zapisaną, która brzmi dość mocno. Psalm 69. Stałem się obcy braciom moim i nieznany synom matki mojej. Psalm 69, werset 9. Stałem się obcy braciom moim. Apologeci z różnych sekt, które uznają, że Maria jest zawsze dziewica, próbują mówić, no tak, braciom, ale to bracia to kuzyni. Duch Święty o tym wiedział, że będziecie tak kłamać. I dlatego dodał drugą linijkę i nieznany synom matki mojej. Czyli nie chodzi o żadnych szwagrów, o żadnych kuzynów, o żadnych przyszywanych. Chodzi o braci, którzy są synami matki. Więc nie ma tutaj żadnej możliwości, żeby się wyślizgać z tego. Duch Święty wiedział, że będziecie tak kłamać. I wiedział o tym i z wyprzedzeniem w Słowie Bożym zawarł i nieznany synom matki mojej. Tak, żebyście mieli zamknięte usta w dniu sądu, jeśli będziecie dalej decydować się kłamać wbrew prawdzie. Chcecie iść do piekła? To sobie idźcie. Ale wiedzcie, że Słowo Boże jest spójne i już zawczasu zawarte są słowa od Ducha Świętego, że chodzi o synów matki Pana Jezusa. A skoro tak, to nie macie żadnej wymówki w dzień sądu i każdy płomień piekła przygotowany dla diabła i jego aniołów jest również waszym domem, jeśli nie chcecie się upamiętać z tego. I teraz, jeżeli mamy tą Marię, to widzimy jednoznacznie, że mając synów i córki, to nie mogła być dziewicą. Możliwe, że nie była jakimś demonem seksu, ale zdrowe kobiety mają swoje potrzeby. A Maria była zdrową kobietą. Przecież Bóg nie wybrałby na urodzenie swojego syna jakiejś chorowitej kobiety o zaburzeniach hormonalnych. Więc była zdrową kobietą i miała swoje potrzeby.
Miała zatem najprawdopodobniej standardowe libido, popęd seksualny, a to oznacza, że przerywała współżycie z małżonkiem tylko i wyłącznie na krótki czas, za obopólną zgodą, a nie, że ona teraz taka święta, a Józef usycha, bo pragnie żony. Nie, czegoś takiego nie było. To jest obopólna zgoda. Mąż i żona muszą się zgodzić, że dziś nie współżyją. Jeśli żona chce, mąż nie rozporządza własnym ciałem, lecz jego żona. Jeśli żona nie chce, mąż rozporządza ciałem żony, a nie żona. Tak czytaliśmy w Słowie Bożym. Nie podoba ci się? Nie żeń się, nie wychodź za mąż. To nie jest obowiązkowe. Ludzie potrafią być szczęśliwi, nie zawierając małżeństw. Ale jeśli już zawarłeś małżeństwo, to szanuj to, do czego się zobowiązałeś. Jest to jeden z twoich obowiązków, aby we współpracy z małżonkiem te rzeczy rozwijać. I widzimy jednoznacznie, że Maria na pewno nie była grzesznikiem w tym zakresie, jakimś takim, który by gniewał Boga specjalnie, bluźniąc Bogu, bo to dopiero jest bluźnierstwo, że zaniedbuje się męża po to, żeby się samemu modlić, ach, jaka ja jestem święta, albo ach, jak ja jestem święty, zaniedbuję żonę, a żona tam szaleje, ostatnimi resztkami sił broni się przed dokonaniem zdrady małżeńskiej, bo mąż taki święty, on poszedł się modlić, ach, jaki święty. Nie, to jest grzech, taka modlitwa jest grzechem. I psalm mówi wyraźnie, aby jego modlitwa została policzona mu za grzech. I przypowieści mówią, kto odwraca ucho od nauki, tego modlitwa jest ohydą. Jeżeli jesteś taka świętoszkowata, a zaniedbujesz męża, który nie dał ci zgody na modlitwę w tym czasie, z zaniedbaniem seksu małżeńskiego, i odwrotnie, jeśli zaniedbujesz żona, taki święty, udajesz świętoszkowatego, że taki modlić się pójdziesz, to to jest ohyda. Już lepiej, żebyś się w tym czasie wódki napił. No bo nie ma napisane w Piśmie Świętym, że picie wódki jest ohydą dla Boga. Jest oczywiście grzechem nadużywania alkoholu, ale modlenie się w czasie, kiedy bez zgody żony przerwałeś pożycie małżeńskie, jest ohydą, jest grzechem. I prawo Boże przewiduje, że zaniedbywanie obowiązków seksualnych partnera jest takim samym złem, jak głodzenie go, jak pozbawienie go ubrania, jak wydłubanie mu oka lub uszkodzenie zgryzu. Widzimy to wyraźnie w prawie Bożym. Wyjścia 21:10. Wyjścia, albo inaczej druga Mojżeszowa, 21 rozdział. Dziesiąty werset. Jeżeli weźmie sobie inną za żonę, nie ujmie jej ani pożywienia, ani odzieży, ani obcowania cielesnego. Jeżeli tych trzech obowiązków wobec niej nie spełni, to ona odejdzie za darmo bez wykupu. Widzimy? Tutaj chodzi o kobietę, którą człowiek wziął sobie na żonę wbrew jej woli. Jako niewolnicę seksualną, która stała się jego małżonką. I to po prostu ma obowiązek te trzy rzeczy jej zabezpieczyć. Jeżeli nie zabezpieczy jej jedzenia, nie zabezpieczy jej ubrania, nie zabezpieczy jej pożycia seksualnego, obcowania cielesnego, to wypuści ją bez konieczności wykupu. Wypuści ją na wolność. I dlaczego powiedziałem, że to jest takie samo jak wydłubanie oka albo uszkodzenie zgryzu? Mamy to w 26 wersecie tego rozdziału. Jeżeli ktoś uderzy w oko swego niewolnika lub w oko swojej niewolnicy, także je zniszczy, wtedy wypuści ich na wolność za to oko. A jeżeli ktoś wybije ząb swojego niewolnika albo ząb swojej niewolnicy, wypuści ich na wolność za ten ząb. Widzisz? Jeżeli nie zabezpieczasz pożycia seksualnego małżonkowi, to to jest takie samo, jakbyś mu wydłubał
oko, wydłubał zęba, albo głodził go, albo pozbawił ubrania w zimnym dniu. To jest generalnie wyjątkowe draństwo. To jest wyjątkowe bezprawie. I to drugie pytanie tutaj jeszcze było. To drugie pytanie brzmiało: dlaczego mówi się Maryja zawsze dziewica? Ludzie różne rzeczy mówią. Sam słyszałem. Bardzo różne. No, koty jedzą trawę, to będzie deszcz. No i mówi się, dlaczego Maryja zawsze dziewica. Maryja zawsze dziewica. No może się coś rymuje w jakimś języku, a potem inni to skopiowali. Nie wiem, dlaczego tak się mówi. Znaczy wiem. Z powodu grzechu człowieka, że ludzie bezmyślnie paplają różne bzdury. I na pewno Maryja, matka Pana Jezusa, nie była zawsze dziewicą i nie była zawsze bez grzechu. Bo te dwa mity często się powtarzają. Bo to jest mit, że Maria była bez grzechu zawsze i Maria była zawsze dziewicą. Biblia wyraźnie przedstawia ją jako zwyczajną kobietę, która jak już urodziła Pana Jezusa, złożyła dwa gołąbki za swój grzech. Czytamy o tym Łukasza 2,21. Łukasza Ewangelia, drugi rozdział. A gdy minęło 8 dni, aby obrzezano dziecię, wtedy nadano mu imię Jezus, jakie nazwał anioł, zanim się w żywocie poczęło. A gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego, przywiedli je do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, iż każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu i aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synogarlic albo dwa gołąbki. I to jest odniesienie oczywiście do trzecia Mojżeszowa, rozdział 5. Werset 11. I tutaj mamy takie słowa. A jeżeli nie stać go także na dwie synogarlice lub dwa gołąbki, to niech złoży jako swoją ofiarę za grzech, który popełni dziesiątą część Efy i tak dalej. I tutaj widzimy wyraźnie 5 rozdział 3 Mojżeszowej. Niech przyniesie za swoje przewinienie, które popełnił jako pokutną ofiarę dla Pana, samicę z trzody, owcę albo kozę na ofiarę za grzech. I kapłan dokona oczyszczenia go z jego grzechu. Jeżeli zaś nie stać go na owcę, niech przyniesie dla Pana jako swoją pokutną ofiarę za grzech, który popełnił dwie synogarlice albo dwa gołąbki, jedno na ofiarę za grzech, drugie na ofiarę całopalną. Widzimy wyraźnie. Cały czas się powtarza. Za grzech, za grzech, za grzech, za grzech. I te gołąbki Maria złożyła za grzech. Za swój grzech. Więc nie była bez grzechu Maria. Bo to, że nie była wiecznie dziewicą, to już udowodniliśmy z psalmu 69,9, że Pan Jezus stał się obcy braciom swoim i nieznany synom matki swojej, więc na pewno nie była dziewicą wiecznie, skoro miała wiele dzieci. I tylko pierwsze z nich, czyli Pan Jezus Chrystus, było poczęte przez Ducha Świętego, a reszta normalnie się urodziła ze stosunku męża z żoną. I druga rzecz odnośnie nie jest Maria wiecznie bez grzechu, to tutaj widzimy, że bo oczywiście ja nie sugeruję, że przestanie bycia dziewicą nie, jest jakimś grzechem w małżeństwie. Nie jest. To jest normalna rzecz, że w małżeństwie jest zasada maksimum seksu w małżeństwie, co już przedstawiłem wcześniej. I nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Poza małżeństwem oczywiście miejsca na seks nie ma. Małżeństwo to jest miejsce, gdzie jest miejsce na seks między mężem i żoną.
Oczywiście przestanie bycia dziewicą nie jest grzechem, jeżeli jest się w małżeństwie. Maria w tym zakresie nie zgrzeszyła. Zgrzeszyła w czymś innym, skoro złożyła za siebie ofiarę. Tak, złożyła za siebie ofiarę za grzech. Dwie synogarnice. I no chyba, chcecie się uprzeć? Dobra, upieramy się na chwilę. Maria była bez grzechu i złożyła w ofierze dwa gołąbki. No więc w tym momencie zgrzeszyła. Nie wolno składać ofiar za grzech, będąc bez grzechu. Więc to stało się jej grzechem. I oczywiście ta druga opcja nie miała miejsca. Ona naprawdę była grzesznikiem, za której grzechy musiał umrzeć Pan Jezus. Więc nie wolno składać ofiary, będąc bez grzechu. Więc z dzisiejszej perspektywy na pewno była to zwykła, grzeszna osoba, która zasłużyła na sąd Boży i piekło, ponieważ po prostu każdy, kto grzeszy, umrze i trafi do jeziora ognistego. Ale jest oczywiście wyjątkowa grupa takich osób, które nie idą do piekła, na które zasłużyły. To są osoby, które uwierzyły w Pana Jezusa Chrystusa. I Maria do tych osób najprawdopodobniej się zalicza, bo widzimy ją wraz z wierzącymi na początku Dziejów Apostolskich. I ponieważ uwierzyła w Pana Jezusa Chrystusa, jest zbawiona i będzie w niebie z każdym, kto uwierzył w Pana Jezusa. Więc tutaj bardzo proszę, abyśmy mieli na względzie to, że Słowo Boże jest wystarczające i jedyną podstawą do wnioskowania na temat tego, co jest prawdą w zakresie biblijnych faktów. I jeżeli widzimy prostą zasadę, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, to ona jest zasadą prawdziwą tylko dlatego, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i został złożony w grobie i został potem wzbudzony z martwych przez Boga i został wzięty do nieba. Czyli zmartwychwstał i wstąpił do nieba. I teraz oczekujemy, aż Pan Jezus przyjdzie z nieba zabrać wszystkich chrześcijan do siebie. A potem, po tym przyjściu i zabraniu chrześcijan do siebie, zacznie się ostatnie 7 lat, 70 tygodni z 9 rozdziału Księgi Daniela, od opisanych od 24 do 27 wersetu 9 rozdziału Daniela. I po tych 7 latach ostatniego tygodnia z 70 tygodni Daniela zacznie się 1000-letnie królestwo. Pan Jezus przyjdzie w chwale i mocy. To 1000-letnie królestwo nazywane jest przez Ezechiela Nowym Przymierzem i przez Jeremiasza w 31 rozdziale jest nazywane Nowym Przymierzem i w liście do Hebrajczyków 8 rozdział też jest nazywane Nowym Przymierzem. Więc ostatni tydzień, ostatnie 7 lat Starego Przymierza jeszcze jest przed nami. Uruchomi się to zaraz po pochwyceniu Kościoła, po zabraniu wszystkich prawdziwych chrześcijan do nieba przez Pana Jezusa. I ostatni tydzień Starego Przymierza wtedy będzie miał miejsce. Po 7 latach, ostatnich latach wyznaczonych ludowi izraelskiemu, 7 lat te minie, przyjdzie Pan Jezus na ziemię i wprowadzi nowe przymierze w miejsce Starego Przymierza. To, co stare, bliskie jest zaniku. Bliskie zaniku znaczy, że jeszcze nie zniknęło. Nie jest napisane, że zniknęło, jest napisane bliskie zniknienia, dlatego że faktycznie jest już ostatnia godzina, niedługo zakończy się ten okres i zniknie Stare Przymierze, ale ciągle jeszcze jest. Natomiast Nowe Przymierze ma to do siebie, że prawo, o którym czytaliśmy, będzie włożone w serca ludzi i nikt nie będzie uczył drugiego poznaj Pana, gdyż wszyscy znać na ziemi będą Pana. Oczywiście to nie znaczy, że oni będą wszyscy nawróceni, bo jest powiedziane, że pod koniec Nowego Przymierza, pod koniec 1000-letniego Królestwa, bezbożników będzie jak piasek morski, mimo że przez całe 1000 lat Nowego Przymierza będą codziennie zabijani bezbożni. I nawet jak ktoś będzie bezbożny, to umrze dopiero jako 100-letni człowiek. Więc tutaj nie będzie niemowlęcia, które by żyło kilka dni.
ale śmierć dalej na ziemi będzie w Nowym Przymierzu, czyli w tysiącletnim królestwie. Ona będzie stosowana też jako kara śmierci wobec nieposłusznych. I będą też składane ofiary związane z tym, że będą upamiętniały jedyną doskonałą ofiarę Pana Jezusa złożoną na krzyżu Golgoty. Będą to ofiary składane oczywiście ze zwierząt, tak czytamy w Ezechiela 38 rozdział i następne rozdziały. Więc widzimy, że tutaj wszystko jest dokładnie uporządkowane i należy teraz, w tym momencie, skorzystać z tego, że Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty. Jest doskonałym barankiem Bożym. I Jego ofiara wystarczy, aby zgładzić wszystkie twoje grzechy. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, nie uwierzyłaś w Pana Jezusa, to zrób to jak najszybciej. Jezus umarł za twoje grzechy, Jego świętość zostanie tobie przypisana w momencie, gdy Mu uwierzysz, a twoje grzechy były włożone na Pana Jezusa Chrystusa w momencie, gdy On był ukrzyżowany na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. I w tych 3 godzinach ciemności te twoje grzechy zostały zgładzone. Jeżeli mimo tego faktu nie skorzystasz z tego, no to niepotrzebnie dla ciebie Chrystus umarł. Uczynisz tą ofiarę bezwartościową w twoim życiu, tak jakbyś podeptała Syna Bożego i zbezcześciła krew przymierza, przez którą zostałeś uświęcony. Pomsta do mnie należy, mówi Pan, później mamy słowa, dlatego że właśnie to jest obrażenie Boga, jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary, którą Bóg Ojciec zaplanował, a Syn Boży zrealizował. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, będziesz zbawiona. I niech wam Bóg błogosławi. Czytajcie Biblię, Słowo Boże. Jeśli chcecie otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, to zazwyczaj mam Nowe Testamenty bezpłatnie, to wystarczy do mnie napisać SMS-a 739-089-088 albo zadzwonić na ten numer. Można wysłać e-mail czytaj.biblie@onet.pl. Można też napisać na adres tradycyjny czytaj.biblie, skrytka pocztowa 31-63500 Ostrzeszów. Więc zachęcam do czytania Słowa Bożego i wdrażania go w swoim życiu. Niech wam Bóg błogosławi.